Siemanko Liska, tu Sunny-san. Witam was ponownie w Final Fantasy 14 Stormblood. Dzisiaj sobie będziemy kolejny content robić. A mianowicie ostatnią część rajdu, która akurat pojawił się ze Stormbloodem. Czyli oczywiście historię Ramzy i tak dalej, tych jego przyjaciół. Oczywiście mamy tu naszą reporterkę Linę, która ma właśnie quest ostatni, The Path of the Most Resistance. Sobie zobaczymy dalszą część tego. O, jestem ciekaw, ile nas zabierze znowu. Jaka to za opowieść nas czeka. Złe wieści? Ulul. A, co jest za album? Pewnie trzeba wbić na statek. Chcę dowiedzieć, co jest nie tak. Co to pilot? Tak, chcę wejść, wbić na statek tą Prima Vistę. Widzę tutaj już Ramza z jego ojcem. Zamawiam. Gdzie to teraz? Nas zabierze. Podróż. O, przyszedłem, przybyłem. Zobaczcie, jak sobie radzicie. Co spotkałeś, miałeś mi mówić? A, coś pomyliła czy coś? Czy cię leźnie nie stało, ale coś... delikatne jest. Co się dzieje? Z umysłem. No co jest grane? Mamo co, kurde. Przyszedł. Szedła i już pada. Się odpocząć albo nie się forsować. Odpoczywaj albo zajmę się wszystkim. Don't worry. Lul. Trzeba się dowiedzieć w końcu, gdzie to będziemy dalej podróżować. A, na Istresandach, Dalmaskan Capital of Banastra, ruiny, Rise City of Lezelia, stolica zupełnego królestwa Iboris. Się przedostali przez ten legendary Clockwise City wtedy. Lider na kontrakt. Mają coś wspólnego te Laser Gog z Rally Pipers. Coś odkoju.
To powinniśmy się dowiedzieć, podróżować tam, dostać się tam. Czyż nie na to poczekamy? Czy martwimy się o nas? Ale no, też powinna chyba być ciekawa tego. Znaczy nie jest w stanie. Zbytnio. Będę wypoczywać. Wchodzę się po... Czyje lepiej. Kupo pomogli kastwem. Lol. Nie ma przytulania. Dla mnie jest zasadna tyle. W końcu Ram za górę się przekonał, to mogę tutaj mieć hejt. Tak, historia zapomniana. Odnaleźć się. Co zapomniane. Czy to jest tak kryształy osiedle? Spotkaliśmy w tych. Patrzony kryształ. Twoje emocje. Mam jakieś zależność. A więc wszystko prowadzi do jednego miejsca. Rebono Monastery. Czyli jestem w wielkiej wiedzy. Princesa Velia urodziła się. Scena w Zodiac Break Story na temat tego. Delta zwyciężył z kompanią i ożenił się z dziecką, która trzeba czy tron i Wolis. Dlaczego Ramza tam dąży do tego? Na temat tego, że po tym całym tym monaster jest posiada tego wielką moc. Ultima the highest ref. A co to? Jak tak zwani słudzy boków. Tak zwany Angel of Blood. Szarejanów coś się dowiedziało, coś.
z pewnego sideline ma nawet. Specjalne zaklęcie. Posiąść moc. Co to za stworzenie? No, see. Czyli ten cały Ultima Seraph jest tak samo mocny jak Omega. Posłać kogoś innego, ale tam wolałem zostawić się do ten, bo zbyt ważna ta wysyłka dla komuś powierzyć. A więc jak znaleźć to miejsce? Zbytnie nie wiemy, gdzie to się znajduje. Przynajmniej Dry Papersy mówią, że coś rywali z Erichy, z tego Salto Brabanasta. Gdzieś tam może być. Jakieś tipy mają na temat takiego, powiedzmy, położenia tego. Położenie uiścić, ale ciężko powiedzieć. The Vale of Vines, Whispers. We must voyage next home to the Viera. Tu się już pojawia nazwa Viera. Więc już mamy już jakąś, powiedzmy, o zmiankę o rasie. To ciekawe. Czyli praktycznie musimy zahaczyć o wierę, tribe wierów. Raczej niezbyt są przyjaźni dla obcych. Czyli ja będę musiał tam się udać, no jak zawsze. A Banga chciał coś, jakąś informację przekazać. A, czyli skraftował. Urządzenie, które potrzebowałam. Narasid. Zająć się prędzej, czy to nawet są nawet Krakat Cluster i Krakat Krystal. No, się tym później zajmiemy. Amigo, to... Talk to me! No, jestem ciekaw tej dziwnej różdżki.
Albo ten, też coś. Tego jest. A też nie wiadomo, wiem, co to za choróbskie. Zobaczmy. Wizje i tak dalej. W techniczny żargon. Dzięki. Ile tego kurde próbował rozumieć. A to całe. Naszyjnik wyrzucił. Wróciła ten fatum po swojej matce. Ciężko zawikła, ale to wszystko jest. Wyszło z tego wszystko to. Dobrze szedłem. Trzeba pogadać tam z pewnymi osobami, które chciały ze mną porozmawiać. Wagi. Wreszcie koleś. A osobności muszę porozmawiać, no spoko. A to na tej dżungli muszę mieć coś informacji. Tam, gdzie wiery właśnie są. Ha. Kurde, wiery. Kurde. A, ta rasa. No by fajnie. Mieć być nimi. Polecimy jakimś innym zaseczkiem, bo tutaj premierista jest za dużo, żeby lecieć do drugiej, że raczej będzie zwracać się uwagę, a tak polecimy mniejszy sobie. Muzycka z taktyki. No, cała część jest taka nostalgiczna na temat taktyki i dwunastki. Jak się przebija nawet te muzyczki. Przynajmniej na tyle wiem, że pamiętam muzyki, he. Au. No. Przepraszam. Długo lecieliśmy chyba. Inaczej nie będziemy znać dokładnego położenia wioski. Swojego lidera by chcieli. Oni nie są w Resistance? Widzieli się o mnie? Ho! Inaczej chyba zemsty tam czekają. Pewnie na tego widzą. Sens. Współpracy ze mną. Czy do innego odgrupowania są. Kubo! Hahaha.
Co? Lider, ha. Kupo od razu się wtrąca, że ja do niego. Mło? Że tam raczej ma jakieś swoje warunki. Tam ma raczej tam swój powód. Tak. Rabadastra. Musieliśmy ponownie tu wrócić. Tutaj wskazówki to da się pożyć na pewno sobą. Z czym oni tutaj raczej rezydują? Raczej w Eorzy to raczej będzie i tam nie widać. Jaka lasencja. A, ich liberator. A, czyli ono jest. Są pod jej. Komunda. O proszę. I mamy tą nową rasę tam. Ciągle jestem wyższa. Moja postać. A to i wiera. A, czyli córka narodu Damasku i szef Lentil Tearsów Fran. Czyli chwila wada dwunastka. Czyli króliki. Ta, szukam Orbon. A głęboko w jungle, w ich raczej. A, czyli sekretne miejsce jej siostry. A pogruzki i inne pierdółki. Jelemus and his family defected long ago. Czyli coś z rodziny, żeby się nie zraziła, że oni już nie są moimi wybrami, albo ha, a mój miecz już raczej dużo pozabił Gardończyków. Się rozwija liberator od Imperium czy innych żołnierzy. Rudzą się raczej sercem, bo to samo żołnierze robią to samo. Ta, teraz będziemy się o swojej przeszłości gadać. To jak, gdzie? Parle? Parle? Paktować? A, czyli potrzebujemy ludzi. A Biały Związki jest Steril Alliance. Żeby wyrzucić Imperium z Damaski. Czyli oni też potrzebują pomocy. No. Thank you.
ja jej i pomogę, to ona pomoże mi, tak? Zaleci chcę położyć Imperatora. Franz, zawsze taka bojowa. Przekazę z Zionom, ale nic nie obiecuję, lub obiecę mi, że moim kompanom ci nie stanie. To mi obiecę. Bo słowo i takie są ostatnie moje. Obiecać nic nie będzie, ale nigdy nie podniosę rękę na osoby, które nie podniosę miecza na nim. To musi wystarczyć. Jak będzie. Jak będzie, może być taką lasencją być. Miałby sobie. Byłoby się królikami. Musisz zaufać. Każdy z nas osiągnie swoje. Trochę tylko współpracy. A, to się chyba dogadaliśmy. A, powinni się dowiedzieć. Na kolejna część. Welcome to the Tier Jungle. Więc my się dostaniemy tam. Muszę się o tym dowiedzieć. Co z tego uświecić? No, dużo, dużo chcę. No, znaczy oni mają zbytnio dużej styczności ze światem, zwłaszcza na to, że są zamknięci w tej dżungli. No, bardzo dużo tych zasad mają, żeby nie opuszczać, więc dużo poświęciło się temu, żeby nie dostał się przez tych granic. Właśnie Franny raczej jeden z tych właśnie, co chciała szukać nowego świata, nowego ten, jakby, żeby ich wraca z miejsca w tym świecie. No, jest jednym z takich właśnie. No i przynajmniej przekażę na informacje, to też dobrze. Co mogło się zwykle stać się z tymi problemem z tymi, no, całą kampanią trade'ów. A kto wie, zawsze tam mogą coś przewozić i zaopatrzać swoje wojska i coś na sumieniu. No wiesz, dla nich to raczej biznes to biznes. No tak, z Hancockiem musimy się porozumieć. No, chyba nie ma jakieś spotkanie. Coś ciekawego opowiedzą na temat tego, co miała na myśli właśnie ten Fran. Na temat, co ma wspólnego właśnie ci handlowcy. Trzeba pogadać z powagi. Szczurem.
czasie w na Ruby Bazarze się spotkać. Zobaczymy, czy dojdą do porozumienia, dowiedzą się na temat tego. Wszystkiego, czego potrzebują. Może w końcu dadzą nam informacje i dojście do tego ruin, który chcemy się dostać. Trzeba biegać! Mogą się teleportować, ale bieganie też nie jest złe. Yep. Idziemy do Ruby Bazar. A, z tego budynku. Z rasy Banga. Nie, myślałem, że byście dostał. Miałem ochroniarzy. Reprezentant właśnie. East Ardenon Trading Company. Biznes. No oczywiście Tatar musiał przyjść. No i gry. Tutaj zwłaszcza siedzi Tatar tutaj w tym miejscu. Tylko reprezentacjonów przynajmniej na stopie finansowej. Oczywiście nie musisz się przedstawiać, wiadomo, nazywam tak Jana, jesteś prezydentem. Wszystkie te przedstawienie się. Tak, trzeba porozmawiać. A, co sprowadza? Co? Nie, nie ma forsy? A, czyli East Ardenon Training Company jest raczej neutralny. Nieważne, czy to personalnie, czy politycznie, nie angażuje się w nic. Tak, neutralnie są neutralnie do Eorzeum Alliance, ale jeśli chodzi o politycznie, no to... Nie są raczej żadnych biznesów jakiekolwiek grupom udzielać finansowych. Bo zawsze z tego może no... źle się skończyć. Też i takie sprzedawanie i tak. No wiesz, czarne chmury też są za każdym sprzedażem. Nie musi się przyznawać do tego. A jeśli w dobrej wierze, to raczej nie są sponsorować czegoś, bo to wciąż i tak. Z której strony krzywda. Czy nie będę zbytnio nie będę mogła wspomóc, jeżeli nie będzie to wspomóc finansowej od tych. Tak trochę tak zamknięte koło. Czy to też czują to zniewolenie?
wiedząc, co to jest zniewane przez Imperium. Ale wie o tym, że dużo stracili. Żeby wyzwolić się, dużo ludzi stracili, wielu liderów. Ryzykowne raczej powstać, zwłaszcza już ich pokonali kiedyś. Musi odmówić, bo nie jest to zbytnio pewne. Odzinają ich dobrze, ich sytuację. Fran przewidziała to, że nie będą chcieli. Więc już zresztą widziała, jak coś będzie. Nie powiedział nam o tym. Sorry. Z tego nie wynikło, tak jak nasza informacja na temat miejsca i dżungli, więc... No ja musiałem poinformować się o tym fejlo. Co wynikło z tych rozmów? Nie zawsze się dostaje tego się siada. Teleportujemy. Pieku się. Razem trzeba się pytać, bo właśnie na premium wizytę. Się co dzieje? Opowiadamy o tych całych rozmowach. Ale ciekawe, dlaczego Fran od razu wiedziała, że nic z tego nie wyjdzie. Po co ten cała ballada? Co za lider musiała przewidzieć kroki pewne. Był naiwny ten, no. Coś ciebie jest, no. Cóż, no, wciąż dążą do uwolnienia, do wyzwalania się. Takie, to jest za mało tego słowa.
nie będzie super. Znaczy na to, że może będzie o takich, nie wiem, może przynajmniej no kart jakiś ciągnąć. Ale to będzie chyba jest. O! Drzwi otwarte, co weszli. No, sorka. Z taką gaduję. Przedstawiałem się oczywiście. No. Sama nie spodziewała się, że zrobimy coś takiego w ogóle. Rekompensata za nas trud. Czyli co? Opowiadam. O tak zwanym położeniu tego. Chyba tak. Czyli tutaj jest to połączenie tego miejsca. Czyli tam, gdzie wypływa ta rzeka z gór. Czas wyruszyć. O, Alma. No, wygląda, że trochę lepiej się poczuję. Co za goście. Trzeba przedstawić. Lady Fran jest mocna, tak jak Gaban. Te oczka. Chcę tam iść w takiej kondycji? O, ten seraf porozumie się z nią? O kurde. Zawsze się cimię na swojej rodziny. Tylko to już opłynęła plan. No tak, w końcu jest swoim ojcem, on na nim nie ma gadania. Co by powiedziała matka, nie? Mama mówi przecież, kurde, ona chce oczyścić imię i właśnie Orans i całego i woluje, żeby nie było historia nie zdarzyła się ponownie. A ojciec tylko myślał o powrócie matki. Ale dostała lekcję od stracić. LOL. Jakie żarówki oczne. O shit. O shit. O nie. Ten coś gada. Słowa. Dajesz mi co to. O kurde, portal tworzyła bardziej niż pomogła.
O nie, Alma. Zjeżarło ją, to jest portal. O, ale tu się dzieje. Takie rzeczy. Nikt nie potrafi kontrolować tego. Czyli ja muszę zabrać to. Wracować Almę. Dostać się do monstery. Okej. Czas wyruszyć. Oczywiście Ramza. Full speed! Lecimy! Przepiękny statek. Wciąż zastanawiam się, jak on to może się unosić. Nie znany nam lokacji. Ach, czyli jej. Jest jej ziemia. Głębokie puszcze. O kurde, Alma to będzie... na nią łazi. Co ja kontroluję, ten zasadny Ultima Surfa. Come on! Ja to mogę pomóc. Dawaj go. Daj tą różkę, zaraz cieplę ją w ten kryształ. Come on! Przestań ją ciągle wciągać. Nie wariacie. Dobra, tą łóżkę. Bigon! O, rozwalił ten kryształ. Wow. Nice job, Ramza. Przynajmniej on dał radę, a Miko to nie. Lol. To jednak nie przez kryształ. O nie, teraz Ramzę zeżarło, o kurde. No co jest grane? To wszystkich pożera. Portale jakieś. Trzeba są zabrać, o kurde. Halo. To jest niebezpiecznie. Teraz ja widzę Ramzę. Gdzie się podziała twoja odwaga, że walczyć z prawdziwym złem? Ramza w zbroi. To bardzo podobny z statek. A ja lecę lato. Windruff. Musimy zrobić, bo tu jedziemy dziwne rzeczy. O Jezus, teraz Ramzę nam porwała. Teraz co teraz robię? The City of the Los Angeles.
się dowiedzieć, co jest teraz z jego synem. Oczywiście za to dostajemy muzyczki. Trzeba zadedykować, co zrobić temu. Jednak nie wyszło tak, jak powinno. No, cóż, w jaki tam stopień pomogło? Uratowaliśmy dziewczynę, chociaż... nie wiem. Nie dam rady. Dla wszystkich. A, możliwe, że właśnie przodkowie właśnie jego, Blood of Invokers, przodkowie go przyzwali ultimu. Nie pamiętam, żeby coś takiego miało miejsce. A, więc kto przyzwał jego wrednego suma? Myśli, że wy jesteście z nich. O. Znaczy nie kwieci. O, Jesus! Echo? O, kurde, echo się odezwało. Czyli ta nasza specjalność do widzenia w przyszłości. O kurde. Oran. O. Delta, o kurde, to delta jest. I przedkowie Oranów, o. Tak daleko. Zod jakby Adjuro Galabados zradził matkę Hidden. Jedyny, który może zwyciężyć się tu. Juo! Przegnął. Właśnie obiecano było, że War of Light. Pogoda. Poświęcił, żeby Angelo Blood nigdzie nie panoszył nigdzie. Ale to silnie nie chce, kurde. Z
Wszyscy się pogodzili się z tym Deltania. Czyli kryształ, więc chyba jednak części kryształu War of Light, skąd my pochodzimy, od Heidlen. W końcu... Jakie największe przyjaciele? Delty. No Delta ma to, a powinien przejąć kontrolę władzę i dobrobyt. Królem. Tam za potem się poświęcił. Obusieczne zwycięstwo. Stąd są te kryształy. Pisana historia tych dzieł. Tak dopisać, żeby wiedzieli ludzie też w przeszłości, jak uczynić, żeby świat został mistrzony przez tą ultimę. W końcu ktoś pojawił, by pokonać. Oni oba nie zapewnią przyszłości i historia nie zostanie zapewniona. Oni zadbają o to. No i dzieci na pewno. Ale miałem wizję. Co? Dowiedziałem się trochę o przyszłości. Tak po prostu. A więc imię Ramzy wyczyścili z historii książek. Właśnie Durham Papers. To właśnie były te właśnie. Wszystkie pedanty, wszystko było pomyślane przez Oran, żeby nikt nie podążył tą złą ścieżką do przyzwania tego okrutnictwa. Bo chodzi o przodków tego samych przedstawicieli ludu, co był nam przez Heidlena jako War of Light.
chcieli nas zabrać, tylko ja jestem jakby... O co? Ona przez cały czas słuchała. A ja jestem niby. To jakby... jej duszę przyjmam. Być tak zwanym... nie wiem... nosić jej duszę tego... tej Timmy Serafina. Jako... pakunek. No, przynajmniej Alma żyje. Czyli no, żyła, tylko się szybko widziała. No. A przynajmniej pewne rzeczy zrozumiała. Ona też i robiła z ich zakupków. Też miała swój interes w tym. No, w końcu się przekonała do nas. Teraz może nas zabrać w to miejsce, co my chcemy. Do Arbor Monastery i ratować Ramzę. Zrobili nas źle, ale ona tak samo chce pomóc i swoim ludziom, i wszystkim Rabelończykom, żeby High Seraf się nie obudził. Jego przeklęta moc. Teraz... a dobrze! Zniszczyć. Ouroboros Monastery otwarte. Czyli nowy rajd, 24 men. Gotowy do podróżowania. Skąd się dowiemy tego, co trzeba. Czyli... kowy dostępny jest. Yep! The Orbanore Monastery. Dostępne. Pięknie, ładnie. To my sobie będziemy podróżować w końcu do nowego rajda. Zobaczymy sobie, jak walka nas czeka. A to zobaczymy już w następnym odcineczku. Widzimy się już w następnym i też i w walce. Zobaczymy, jak się przedstawia nas nowy rajd. To jest chyba, dziękuję, widzimy się w następnym. Hej!